Cześć, z tej strony oczywiście Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Don't Starve z DLC Shipwrecked. W poprzednim odcinku widzieliśmy się dokładnie w tym samym momencie, gdzie widzimy się teraz. Jednak nagrywam nowym programem i nie mam pojęcia, jak mnie słychać. Mam nadzieję, że ten odcinek nie będzie za cicho, nie będzie za głośno. Oby, no mam taką nadzieję. I dość dawno nie grałem, wy widzieliście odcinki co 2 dni, a ja właśnie już trochę nie grałem w to, tak z 4 dni, więc nie pamiętam dokładnie, co to się działo. Jak widać, ogniska nie musimy rozpalać, mamy tutaj północ, także możemy sobie coś porobić sensownego lub mniej sensownego. Na przykład, kurde, coś ugotować ze słodkich ziemniaków, Czy mogę? Dobra, spróbujmy 4, bo po prostu tyle mam tych słodkich ziemniaków, że nie wiem. Dobra, zapalam się w pułapkę kraby, których nie mam gdzie włożyć. Mogę do skrzynki, okej. Oj, patrzcie, jak masakryczny przypływ jest. Czy jakby zamarzam? Był taki odgłos zamarzania, nie wiem. Ojojoj, nieładnie. Niedobrze. Co to jest? Wypuściłem kraba, fuck. Dobra, mam mięso chociaż. Uratowałem sytuację. Z tego wychodzi ratatouille. Więc całkiem też spoko. Bo mi się ziemniaki psują, a ja jeść trzeba. No, polska trudny język. Dobra, tu mamy inne rzeczy. Jakoś dziwnie mi się cała grafika popsuła na ekranie. Przez chyba moją zabawę w ustawieniach. Dopiero teraz zauważyłem. W każdym razie w kolejnym odcinku już będzie jakoś to ładniej wyglądać. Dobra, posadźmy te szyszki. By mieć, wow, duży grzybek. Posadźmy tu, by było co ścinać. No i mamy dzień 10 i dzień, już się gdzieś osiedliliśmy. Jakoś, jeżeli nie widziałeś poprzednich odcinków, to zobaczcie, ile odkryliśmy. I myślę, że gdzieś w niedalekim czasie będziemy jeszcze tam płynąć na północ, mimo to, że się tu osiedliliśmy. Weźmiemy dużo żarła, ile można, i myślę, że się osiedlimy. Zetnijmy sobie to. Fajnie jest w ogóle soundtrack do tej gry. Zobaczcie, jak się popsuło, nic tu nie widać. Ile jest tego. No, muszę to naprawić, bo naprawdę fatalnie. Co dostaliśmy? A, tylko grzybek i ten, dobra. On podnosi psychikę. To pamiętam. Przydałoby się właśnie zrobić te konstrukcje, żeby sobie jakoś uciec, na przykład jak przyjdą te psy. Nie mogę? Dlaczego nie mogę ratatouille? Aha, bo nie mam gdzie. No to zjemy je. Co tam? Dobra, wrzućmy do plecaka może grzybek. Dobra. Póki w sumie mamy aż tyle jedzenia, to nie widzę sensu gdzieś się przemieszczać. Widzę sens robienia innych rzeczy, ale nie przemieszczania się. Oj, słyszę psy. Słyszę psy. Dobra. To już jest chyba drugi atak? Oj tak, i właśnie tego się obawiam. Że drugi atak może być, że tak powiem, mniej przyjemny już od pierwszego. Dobra, jak co, to po prostu uciekamy i po drodze zakładamy
Zbroję z muszelek. Nie, to jest pierwszy chyba atak, bo nic mi tu nie ten. Nie, to jest pierwszy, tak, tak. Okej, pierwszy na pewno nie będzie najgorszy, słyszałem. No są coraz bliżej. Oby nas tylko gdzieś w nocy nie zaatakowały. Dobra, chodźmy, może poszukajmy, ile to w ogóle jakoś tak działa, bo nie wiem. Przy okazji zetnę drzewko. Ciekawe, jaki jest soundtrack do gry, gdy się walczy. Chyba jeszcze tego nie robiliśmy. Może z... Nie, no nie. Tylko kraba zabiliśmy. O! Faga, się wystraszyłem. Dobra, spokojnie uciekamy. Zakładamy ten, ten. Może nam... zrobić, że tak powiem. Nie powiem co. Dziękuję, porobienie i koniec. Wow. Nie, po prostu żenujące. Aczkolwiek dobrze, bo nie chciałbym mieć jakichś mega trudnych. Kurde, mamy tyle jedzenia po prostu, że ja wezmę te pułapki i zachowam je na później. Bo ja cały czas zbieram jedzenie, które jest mi zupełnie aktualnie niepotrzebne w większych ilościach, bo mamy tyle żarcia, że ja naprawdę nie wiem po prostu, co z nim robić. Dobra, coś bym sensownego zrobił, a konkretnie sensowne mam na myśli zrobienie kolejnej maszyny naukowej. 4T i jakieś baterie. Cloud, bamboo is so wasty. Okej. Szukamy tych baterii, aczkolwiek nie wiem, jak one wyglądają i gdzie one zupełnie będą. A, pewnie w ten... No tu powinny być. To możemy, a baterie... A baterii nie możemy. Tylko why, ja się pytam. Antywenom, o właśnie, to jest odtrutka. Tu jakieś parasolki, sticky monkey ball. Chyba jak małpy się przyczepią, czy coś w tym stylu. Tu jest bateria, złoto i kamień. To no problem? Czy nie no problem? Serio, nie mam złota. A nie, tu jest, dobra. Tylko 5, nie wiem czy starczy. I kamienia mamy 9. No to taka gówna trochę. Kurde, nie starczy. Potrzebne jest więcej kamienia. Easy peasy. Kurde, to mi trochę... Fuck, action zasłania i nie widzę, ile mi zostało. Do końca dnia. Wywal siekierę na razie. Wiem, że z tego jest jedzenie, no ale... Ale potrzebujemy dużo kamieni. A nie widzę na tej wyspie innych kamieni. No trudno. Nie chce mi się nigdzie dalej jechać. Płynąć znaczy. Więc zbierzmy to i git. Dobra. Dobra, wywalę na razie drewno. Zrobię 3T. 4, 5 tego potrzebuję.
2T. Potem dalej potrzebuję 4 drewna. No to będzie easy peasy. 4 te deski znaczy. O, super easy peasy. Że nie zrobiłem, bo nie starczy mi. Dobra, oj. Zjedzmy to. Oj, bardzo ładnie to odnowiło nam tego zdrowia, psychiki chyba też. Oraz głodek, więc spoko. Dobra, trzeba zrąbać jeszcze troszeczkę drewna. Okej, okay, już starczy. Okej. Okay. Okej, okay, możemy już zrobić nową naszą maszynę naukową. Alchemy Engine. I powinno 1000 opcji nam dojść. Tak, zobaczcie, ile tego jest. Wiem, że do tego mamy... Zamiast takiego ogniska, o, możemy to zrobić. Chłodzące ognisko jakieś tutaj widzicie. Milion innych rzeczy. Dobra, no dużo rzeczy faktycznie doszło. Thermal stone, ale nie wiem, czy nam będzie zimno jakkolwiek. Dobra, właśnie, dobrym też pomysłem byłoby wyruszyć na pająki, ale my chyba nic się pająków odkrytych nie mamy. Mamy na dole i to właśnie uczynimy dzisiaj. Dzisiaj, mówiąc dzisiaj, mam konkretnie na myśli jutro, w sensie w kolejny dzień, bo teraz jeszcze zrobimy sobie żarcie. Zamordujemy tego. Stakuje się? Stakuje, więc spoko. Te zamordujemy. Okej. O, i drzewko kokosowe nam się zrobiło, spoko. Czy my mamy jakąś sensowną jeszcze, jakąś fajną broń do zrobienia? Ta jest spoko i chyba zabiera nawet dużo. To jest chyba zatruta jakaś pochodnia. Ten hełm by zrobił. Potrzebuję zabić tą świnkę, więc to uczynimy. Rip świnka. Chodź tu, gnoju. Oj, ta świnka mi kurde więcej zabrała niż by te psy, kurde. No nie, ja nie umiem z nią walczyć. Ty też? Wal się na mordę. No i taka cwana byłaś. No chodź, kurde, chodź. Dziękuję. Nic z nich nie wypadło niestety, oprócz mięsa. A straciłem życia, 69 życia, he he he. Dobra, muszę rozebrać domek świnek. I stworzyć młotek. Nie mam kamieni. Ani kilofa. A, ani plesaka. Oh, fuck. Szybko, nie. Dobra, bo te marchewki mi się zepsują już kompletnie z nich. Serio, krab się tu złapał. Ja jebie. Ja nie wiem. Okej. Kill off.
Daj kill off, ej. No nie, nie wziąłem kill offa. O, meatballsy wyszły. Wow, nice. Ej, czyli jak mamy, te larwy zastępują mięso. Wow, czyli w sumie niepotrzebnie zniszczyłem to wszystko. No ale okej. Trudno się mówi. Dobra. Rozbierzmy ten domek. Oj, dostaliśmy bambusa, jakieś liście. I te świńskie... coś. Okej, to już też się psuje, no to słabo. Dobra, możemy zrobić hełm, ale to zrobimy w sumie jakoś za chwilę. To wygląda bardzo fajnie. Cokolwiek to jest. No, kolejny krabik. Kolejne w sumie mięsko. Dobra, stanie i nierobienie w tej grze naprawdę nie pomaga. Może naprawdę... Co to jest? Never Saint... Nie mam pojęcia, co to jest. Kablam. Nie wiem, co to jest, ale wiem, że przy okazji później weźmiemy meduzę. I teraz tak, pozostało się ogarnąć i wrzucić coś do ognia może? Też. Nie mam nic? Ej, jak damy bambusa? Oh, nice. Dobra. Jak jest taka spokojna noc, przydałoby się ogarnąć kilka rzeczy. Mianowicie, meatballsy mamy, jajka i takie rzeczy odłożymy, bo tu mamy to, cokolwiek to jest. Na jeden dzień myślę, że zupełnie nam wystarczy tyle aż tego żarcia i wszystkiego. Przy okazji zrobię hełm. Tak, zaraz wam powiem. Tak, zrobię hełm. Chyba. Nie mogę, potrzebuję sznurka. Więc zrobię sznurek. Teraz zrobię hełm. Też doszło coś survival. Do spania, by podnieść psychikę. Okej, mam teraz taki fajny hełm, że tak powiem. Okej, zobaczcie, sensownie też mamy ładnie ten uzbrojenie. A jeszcze tu wyrosło. Dobra, w tym momencie bierzemy dzidę, którą gdzieś wyrzuciłem, tak? Tu. I spadamy zabić... Spadamy najpierw pozabijać pająki. Ja przy okazji może spotkam jakąś meduzę, to też ją oczywiście gdzieś tam ubijemy. Oho! O właśnie. Chodź tu, chodź. Dobra. Okej, no to jeszcze zaraz ten. Kurde, z tym życiem już wygląda słabo i nie wiem, czy warto iść na pająki przed tym, jak sobie zregenerujemy, przed tym, jak sobie, no, czajcie. Potrzebuję jeszcze czego? Ej, ta meduza jest inna, ja nie chcę te jellyfish, a ta moja jest jakieś dead jellyfish. Potrzeba żywej? What? Chyba żywej potrzeba. Co? Nie, dobra. Proszę, zjemy. Ona też odnawia nam trochę życia, okej. Dobra, nie aż tak tragicznie wygląda z życiem. To u nas. Właściwie to mogliśmy założyć to. To by nam chyba ten prąd mniej raził, ale nie jestem pewny. What the fuck is this? Co to jest?
To nas gdzieś prowadzi? Ło, bąble, kolejne. To jest, to nas gdzieś prowadzi. Oj, o, patrzcie jak ładnie ten. Gdzie to prowadzi? Oj, tam gdzieś. Okej, okay, no to pająki chyba będą musiały zaczekać tu. Okej. Okay. Okej, okay, tam nas gdzieś. To nas do tego prowadziło? Chyba nie. Oj, wpadłem na ten. Tu są, okej. Okay. Okej, okay, bo ja, my krążymy tak jakby w kółko. Kurde, bo mi się łódka psuje. Oj. Oj, słyszę te bąbelki. Tu są. Dalej be. Ej, co to było? What? Co to? Oh, oh, fa, what? Mocno to bije? What? Nope, nope, no. Choć może coś ciekawego z tego wypaść. Ale nie, 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 bo ja umrę, ja to czuję. I wywaliłem plecach, co za idiota ze mnie. Nie, no to jest gówno jakieś. What? Zatruło! Nie! 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 Jestem mokry, zatruty. Wiedziałem, że to jest kurwa zły pomysł. Mokry, zatruty. W ogóle gówno. Jeszcze jakaś ryba. O nie! 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 Słuchajcie, teraz jedyne co nam pozostało to szukać rafy kolorowej. Kolorowej. Not trutkę, oh no. God damn it. Fuck. Gdzie my mamy ten obóz? Kurde no. Dobra, dodajmy bambusa i się suszmy no. Przy okazji zróbmy te jedzenia dużo. Meatballsy, o, czy coś. To się nie liczy jako mięso. Zróbmy mięsny garnek. Z tego powinien mięsny garnek wyjść. Dobra, to szybko pieczę. Byśmy mogli sobie ładnie reperować życie. Wywal to złoto. Bierzemy żarełko i lecimy. Nie wyszedł mięsny garnek, no trudno. I lecimy w bój. Ale to już w kolejnym odcinku. Ja muszę zapauzować, bo jak widać idealnie save jeszcze jest. Zapisuję się teraz. O, zapisuję się, nie wiem czy to dobrze. Ale muszę zatrzymać, bo jak widać odejmuje mi życie. Dzięki wielkie, że obejrzeliście. I widzimy się już w kolejnych odcinkach. Jeżeli było teraz za cicho albo za głośno, to w kolejnych odcinkach to się zmieni. Ale po prostu no trochę nieprzygotowanie i nowy program do nagrywania. Jeszcze raz dzięki, cześć, na razie. Okaże się w kolejnym odcinku, czy zginiemy. Pa, pa.